Igor Szarapow za wywieszenie flagi ukraińskiej i rosyjskiej z gwiazdkami Unii Europejskiej na wieżowcu w Moskwie został skazany na 10 dni aresztu. Akcji dokonał z dwoma kolegami. Jeden z nich w areszcie siedzi do dnia dzisiejszego. Grzegorz Majewski, pomysłodawca spotkania drogą elektroniczną, skontaktował się z Igorem Szarapowem. Choć nie było to łatwe, do spotkania doszło. Tematem była propaganda. No a gdzie ta propaganda w tej chwili najmocniej działa? No, uznaliśmy, że w Rosji. I stąd ten pomysł gościa. Poprzez Fundację Wolność i Pokój mamy kontakt z Rosjanami, którzy w tej chwili zajmują się walką z Putinem. Szarapow to znany przeciwnik reżimu sowieckiego. Brał udział w manifestacjach i strajkach. Po dojściu do władzy Putina skazany na 10 lat kolonii karnej. Odbył całą karę. Po wyjściu na wolność związał się ze Stowarzyszeniem Solidarność. Inspiracją było dla niego to, co wydarzyło się w Polsce. Mnie już było 20 lat, jak im. Ja usłyszałem o Walencji, ja nawet usy odrastil, jak Walenca. Miałem 20 lat, jak usłyszałem o Wałęsie. I nawet wąsy zapuściłem sobie jak Wałęsa. Dlatego, że w porcie, gdzie tworzono związki zawodowe, stoczniowcy mieli po 40 lat. Byli silni, mieli tak duże ręce i ja byłem taki młody. Oni potem mówili do mnie. Chłopcze, chociaż ty nie jesteś stoczniowcem, to ty mów tak mówisz, że za tobą idą. Wierzymy w ciebie. Mówię, to tak wierzę w ciebie. Nadal ostro krytykuje system. Mówi, że w Rosji będzie wojna ze związkami zawodowymi. Jakie jest rozwiązanie? Jeśli nie będzie wolnych związków zawodowych, to nie będzie demokracji. Potrzebny jest parlament, wolny handel i wolne związki zawodowe. Szarapow był organizatorem marszów pokojowych w Moskwie. Niestety nie kończyły się pokojowo. Spotkanie z Igorem Szarapowem w 5. Liceum Ogólnokształcącym było ogromnym przeżyciem. Brakowało jedynie rzetelnego tłumaczenia jego słów.